Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję wzmacniacz sygnału Wi-Fi firmy TP-Link, model RE505X. Jak widzimy, działa w najnowszym standardzie Wi-Fi 6 oraz wspiera technologię One Mesh. Jak tu możemy od razu wyczytać, jego maksymalna przepustowość to jest 1500 megabitów, 300 na paśmie 2,4 GHz oraz 1200 na paśmie 5 GHz. Ten wzmacniacz ma też wbudowany port LAN-owy o maksymalnej przepustowości 1 gigabit. Dzięki temu ten TP-Link może działać w dwóch standardach, może działać jako wzmacniacz sygnału oraz jako punkt dostępowy. Czym się te dwa tryby różnią? Jeśli chodzi o tryb punkt dostępowy, to jest połączony z naszym routerem kablem LAN-owym. Jeśli chodzi o tryb wzmacniacz sygnału, to po prostu on się łączy z naszym routerem po Wi-Fi, tam gdzie jeszcze mamy dobry zasięg, bo często spotykam u klientów, że na przykład kupią sobie ciekawy wzmacniacz Wi-Fi, ale go podłączają w tym miejscu, w mieszkaniu, tam gdzie praktycznie sygnału Wi-Fi nie ma. Po prostu komputer pokazuje nam moc sygnału maksymalną, ale po prostu nie ma jakości sygnału. Taki wzmacniacz montujemy w takich miejscach, tam gdzie jeszcze jest dobry sygnał Wi-Fi. Ten wzmacniacz ma wbudowane diody, które nam pokazuje kolor niebieski, zasięg jest OK, kolor czerwony, że już jest słaby zasięg. To jest ważna funkcja ogólnie w wzmacniaczach Wi-Fi, że one często mają albo kolor diody, albo po prostu są kreski, które po prostu jest maksymalnie, tak jak w telefonach mamy cztery kreski zasięgu lub jedna kreska zasięgu. Wiadomo, że jak jest jedna kreska, albo się dioda świeci na czerwono, czyli trzeba postawić wzmacniacz w takim punkcie, gdzie zasięg jest idealny. Fajną funkcją tego wzmacniacza jest to, że on się łączy z naszym routerem, jeśli chodzi o Wi-Fi, po dwóch częstotliwościach. Łączy się po paśmie 2,4 oraz 5 GHz. Niektóre wzmacniacze łączą się tylko 2,4 albo tylko 5. Możemy sobie po prostu wybrać jedno z dwóch pasm. Ten wzmacniacz łączy się z jednym i drugim pasmem, czyli ma większą wydajność niż niektóre wzmacniacze na rynku. Zaraz wzmacniacz wyjmę z opakowania, pokażę Wam jak wygląda. Następnie go podłączymy do sieci, wykonamy kilka testów prędkości w kilku miejscach w mieszkaniu. Pokażę Wam różnicę, jaki mam zasięg bez wzmacniacza oraz zasięg z wzmacniaczem oraz sprawdzimy standard One Mesh. Jak widzimy po wyjęciu z opakowania, ten wzmacniacz jest dość sporych rozmiarów, ma takie dwie spore anteny. Tu mamy kontrolki stanu, czyli zasilanie, połączenie z naszym routerem oraz pokazuje, czy ma uruchomione pasmo 2,4 oraz 5 GHz. Tak jak mówiłem, ta dioda jak świeci na niebiesko jest sygnał OK, jak na czerwono trzeba podłączyć w innym miejscu. Tu z boku jak widzimy jest przycisk reset, możemy go zresetować lub wykonać ustawienia fabryczne, jak dłużej przytrzymamy około 30 sekund oraz przycisk do połączenia WPS, jeśli nie chcemy się bawić przez stronę ani przez aplikację, jeśli chodzi o konfigurację tego wzmacniacza, po prostu przyciskamy WPS, wtedy nam się automatycznie konfiguruje. Z drugiej strony, jak widzimy, mamy wyjście gigowe, jeśli chodzi o port LAN. Od dołu mamy tutaj podane nazwę fabryczną, czyli to jest TP-Link. Expander się nazywa fabrycznie. I tu jest strona do konfiguracji. Zaraz go podłączę, wykonamy kilka testów, jeśli chodzi o test prędkości. Następnie pokażę Wam, jak wygląda strona oraz aplikacja. Jak widzimy, podłączyłem wzmacniacz sygnału w miarę centralnym miejscu mieszkania. Jak widzicie, dioda od zasięgu jest niebieska. Następnie pokażę Wam aplikację. Tu też mamy asystenta lokalizacji. Sprawdzam, czy jest idealnie zlokalizowany wzmacniacz. Nie wiem, czy widać. Jest napisane idealnie. Dobrze, zaraz wykonamy testy na komputerze, zobaczymy jaka jest prędkość dzięki temu wzmacniaczowi. Dobrze, powiemy najpierw może trochę o środowisku testów. W tej chwili jesteśmy podłączeni do routera operatora, do którego jest podłączony drugi komputer z aplikacją iPerf. Na tym komputerze też jest aplikacja iPerf, będziemy patrzyli prędkość między tymi dwoma komputerami. Jeden test będzie wykonywany najpierw do routera, który stoi w tej chwili około 10 metrów od nas. Wzmacniacz sygnału stoi w połowie drogi, to jest tam około 4,5 metra od routera, około 6 metrów od tego komputera.
Jeśli chodzi o ściany, to jest między wzmacniaczem a routerem ściana nośna, a między nami a wzmacniaczem jest tylko ściana działowa, tak jak to było budowane w latach 70. z wielkiej płyty. I tak, jak widzicie, tu jestem na stronie w tej chwili wzmacniacza. Widzimy, że on między sygnał ma do routera wszędzie jest napisane sygnał dobry. Jakby było napisane za mocny, to czyli to trzeba by trochę oddalić wzmacniacz od routera. A jak ma nie za słaby, to wiadomo, trzeba trochę przybliżyć. Dobrze, to zobaczymy pierwszy test. Jest w tej chwili podłączony, jesteśmy do sieci Telcap 2.4, czyli to jest sieć z routera. Zobaczymy, jaka będzie prędkość. Oj, wpisałem zły IP komputera po drugiej stronie. Poprawiam się. Wykonujemy pierwszy test na sieci 2.4. Dobrze, wykonałem pierwszy test na sieci 2.4 do komputera, który jest po drugiej stronie routera operatora. Średnia prędkość jest, jak widzicie, przychodząca, wychodząca 8 megabitów. W tej chwili się przełączymy na wzmacniacz. Jak widzimy, prędkości są sporo lepsze. Komputer ma wbudowaną kartę Wi-Fi w standardzie 6, wzmacniacz też jest w standardzie 6, a router operatora jest w standardzie Wi-Fi 5. Wiadomo, że wzmacniacz się łączy z routerem w standardzie Wi-Fi 5, czyli tak zwany AC. Teraz przejdziemy na sieć 5 GHz. Najpierw łączymy się z routerem operatora. Pamiętajcie, że u Was mogą być inne wyniki, to też zależy od karty wbudowanej w komputerze. Jak widzimy, test do routera w standardzie Wi-Fi 5 na częstotliwości 5 GHz mamy 65 megabitów. Przejdziemy teraz na wzmacniacz. Jak widzimy, średnia wyszła 145 megabitów. Zaraz podłączę wzmacniacz sygnału do routera, który też działa w standardzie Wi-Fi 6 oraz obsługuje system mesh. I zaraz zobaczymy, jaka będzie prędkość między tymi urządzeniami, czy jest duża różnica między Wi-Fi 5, jeśli chodzi o router operatora. Jak kupimy sobie własny router, który działa w Wi-Fi 6, zobaczmy, jakie będą prędkości. Teraz wykonamy szybką konfigurację tego wzmacniacza, żeby się nam połączył z innym routerem niż operatora, bo w tej chwili, tak jak mówiłem, będziemy wykonywali to na połączeniu mesh. Klikamy szybka konfiguracja. Jak widzimy, najpierw nam wyszukuje pasma 2.4.
Jak widzicie, na samej górze jest ten TP-Link, pod którego się chcemy podłączyć. Od razu mam informację, że on działa w systemie Mesh. Wpisujemy hasło. Klikamy dalej. Od razu nam wynajduje sieć 5 GHz. Hasło jest takie same. Klika nam, żeby się podłączyć. W tej chwili będzie się nam wzmacniacz resetował. Tak jak mówiłem, to jest dużą zaletą wzmacniaczy TP-Link jest to, że one się łączą na paśmie 2 i 4 oraz 5 GHz. Wzmacniacze, które obsługują tylko pasmo 2, 4 nie polecam. Lepiej wydać trochę więcej pieniędzy, żeby nam obsługiwały od razu pasmo 2, 4 i 5 GHz. Mamy tu informację, gdzie postawić mniej więcej swój wzmacniacz. Jak widzicie, tu mamy router, tu jest zasięg wzmacniacza. Nie stawiamy wzmacniacza tam, gdzie już nie ma zasięgu. I jest pokazane dioda niebieska, sygnał jest OK. Dioda czerwona, sygnał jest poza zasięgiem. Dobrze, podłączymy się teraz do sieci. Dobrze, jesteśmy podłączeni do wzmacniacza w standardzie, w tej chwili mesh pod 5 GHz. Z ciekawości zobaczmy, jaka będzie prędkość. Tam była przy routerze operatora i wzmacniaczu na piątce było, pamiętam, około 160 megabitów. Teraz zobaczymy, jaka będzie prędkość. Jak widzimy, zaraz nam się skończy test. Test pokazał nam, że jest około 350 megabitów. Według mnie to są bardzo dobre wyniki. Mówię, to jest spora odległość. Wiadomo, czym dalej od routera oraz wzmacniacza prędkości będą niższe. Gdzieś tam były wcześniej te testy. Jak tu widzimy, jak dobrze pamiętam, to był test piątki bezpośrednio z routera operatora. To był przez wzmacniacz. Czyli jeśli mamy router w standardzie Wi-Fi 6 oraz wzmacniacz w standardzie Wi-Fi 6, prędkości na większe odległości możemy osiągać około 350. Tu nawet widzimy, jeden test był 401 megabitów. No, obiecam Wam pokazanie strony oraz aplikacji. Zacznijmy może od strony. Jesteśmy na stronie wzmacniacza sygnału. Jak widzimy, na górze mamy język polski. Możemy zmienić test na inny język. Ustawić tryb, jak ma działać. Czy ma być punkt dostępowy, czy wzmacniacz sygnału. Później mamy wyloguj, resetuj. Jak widzimy, tu możemy sprawdzić po kliknięciu na router, jaki jest sygnał między wzmacniaczem a routerem. Tu, jak widzicie, mamy sygnał dobry. Jak klikniemy na wzmacniacz, pokazuje nam nazwę sieci oraz kanał, na którym pracuje. Jak klikniemy na kliencie, mamy podane, jakie w tej chwili są podłączone urządzenia pod wzmacniacz sygnałów oraz w jakim paśmie są obsługiwane. Sieci bezprzewodowe, tu możemy sprawdzić, z czym jesteśmy połączeni. Sieć rozszerzona, czyli nazwa, która nadaje wzmacniacz. Kolejna zakładka to jest sieć. Tu możemy ustawić grupę IP, czy ma być pobierać ze routera naszego, czy będzie nadawał inną klasę IP. W ustawieniach zaawansowanych możemy ustawić, kiedy ma być wzmacniacz włączony, wyłączony, zasięg Wi-Fi, czyli zasięg maksymalny, optymalny lub minimalny. Kontrola dostępu, jakie urządzenia mogą być podłączone, czyli możemy sobie blokować dane MAC adresy. Prędkość. Tego nie możemy zmienić, bo jesteśmy ustawieni w trybie mesh. Narzędzia systemowe to jest ustawienia czasu, czy mają być diody zapalone, czy wyłączone na routerze, aktualizacja, zapisywanie ustawień, zarządzanie i dziennik systemowy. Oraz zakładka, czy ma być funkcja mesh uruchomiona na wzmacniaczu, czy nie. Oraz dostęp do chmury TP-Link. Dobrze, jeszcze pokażę tylko, jak wygląda szybko aplikacja na telefony. Teraz jesteśmy na aplikacji na telefonie. Jak widzicie, mamy do wyboru kilka urządzeń. Nas interesuje w tej chwili wzmacniacz sygnału.
podobnie jak na stronie internetowej widzicie, że w tej chwili są podłączone dwie osoby do wzmacniacza. Tutaj klikamy narzędzia. Jak widzicie, podobnie wygląda jak na stronie internetowej. Jedyna różnica to jest tutaj asystent lokalizacji. Sprawdzamy sygnał. Jak widzicie, napisane jest sygnał idealny. A tak samo jak na stronie internetowej możemy zmieniać zasięg, tryb pracy, czy ma być ustawiony punkt dostępowy, czy wzmacniacz sygnału. Tego już nie będę drugi raz omawiał. Jak widać, aktualnie też mam podłączonego TP-Linka Archer AX72, akurat jest też w fazie testów. Bardzo fajny router. Jak pojawi się jego test na kanale, to pod wzmacniaczem pojawi się link, żebyście też mogli sobie zobaczyć jego parametry oraz jego osiągi. Jak widzieliście w testach, bez problemu sobie poradził wzmacniacz firmy TP-Link model RE505X. Jeśli macie większe mieszkanie lub domek jednorodzinny, bez problemu polecam ten wzmacniacz. Jeśli Wam się takie testy podobają, dajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć więcej. Trzymajcie się.